Nowy sezon, nowe nadzieje i nowe przepisy gry w piłkę nożną. Ze zmianami w regulaminie wszyscy piłkarze mogli się już częściowo zapoznać, oglądając Mistrzostwa Europy we Francji, gdzie te nowinki zostały zainicjowane. Teraz nadszedł czas, aby piłkarze kolejorza uzupełnili swą wiedzę na temat zasad gry w piłkę nożną, które w nowym sezonie będą obowiązywały również w Ekstraklasie. Jest wymóg licencyjny, że kluby czy zawodnicy muszą zapoznać się z przepisami, z niewielkimi zmianami, które miały miejsce do tego czasu. Od tego sezonu zaczynamy z dosyć dużymi zmianami. Przepisy zostały poddane dużemu liftingowi, można tak powiedzieć. Dlatego to spotkanie dzisiaj myślę, że jest o tyle ważniejsze i jakby potrzebne dla zawodników. O czym będziemy mówić? Jakie to są przepisy? Co tak naprawdę najbardziej się zmieniło w grze w piłkę nożną? Chyba najmocniej odczujemy zmianę dotyczącą tak zwanego doxo w polu karnym. Doxo to jest przerwanie realnej szansy zdobycia bramki. Jeżeli ma to miejsce w polu karnym, to możemy nie zobaczyć czerwonej kartki, jak to miało miejsce wcześniej, w zeszłych sezonach, a żółtą kartkę. Ale tych wymogów jest kilka, bo jeżeli zawodnik zachowa się niesportowo, odepchnie przeciwnika albo będzie atakował bez możliwości zagrania piłki, to ta czerwona kartka będzie ponownie, tak? Ale jeżeli zaatakuje piłkę i będziemy widzieli jako sędziowie, że on chciał zagrać czysto, tylko mu się nie udało, to zobaczy żółtą kartkę. Jaki jest tego powód? No, FIFA, UEFA nie chce karać zawodnika potrójnie czy drugi zespół, tak? Bo mamy rzut karny, czerwoną kartkę, no i ten zawodnik jeszcze pauzuje w następnym meczu. Jest to prozawodnicze, pro piłkarskie, tak mi się wydaje. Teraz jest taka sytuacja, że właściwie w lidze będziemy debiutowali, jeśli chodzi o te zasady, ale już piłkarze mieli okazję się z tym zapoznać, oglądając przynajmniej Mistrzostwa Europy, bo tam już te zasady obowiązywały. No tak, ja jako sędzia też śledziłem dosyć uważnie Euro, ponieważ ten przepis o tym braku karania czerwoną kartką w polu karnym jest dosyć, no jest nowy przede wszystkim, jest dosyć ciekawy, bo teraz jak rozgraniczyć, jak ocenić, czy zawodnik chciał zagrać piłkę, czy nie. Mieliśmy to zobaczyć na żywo i na Euro, ale się nie udało, ponieważ ja przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby sędzia mógł dać czerwoną kartkę, a tego nie zrobił. Takiej sytuacji po prostu nie było, więc musimy zaczekać na start naszej ligi i zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Czy są jeszcze jakieś inne zmiany, o których warto powiedzieć, oprócz tej o potrójnym karaniu? Ciekawą, zmian jest kilka. Ciekawą zmianą myślę jest fakt, że zawodnik, który jest kontuzjowany, jest mu udzielona pomoc medyczna na boisku, musiał zawsze opuścić plac gry. Dzisiaj, jeżeli przeciwnik zostanie ukarany żółtą, czy też czerwoną kartką, to zawodnik ten nie będzie musiał opuścić, chociaż nie zawsze. Jeżeli opieka medyczna będzie się nim zajmowała przez dłuższy czas, no to jednak będzie musiał opuścić boisko. Jeżeli ta przerwa będzie dosyć krótka, to nie będzie musiał opuścić boisko. I to znowu jest pro piłkarskie, ponieważ było to nie fair, że przeciwnik zaatakował go w sposób nierozważny, czy też z użyciem nieproporcjonalnej siły, czerwona kartka, a my osłabialiśmy zespół poszkodowany.